Polska wzmacnia granice z Białorusią, a amerykańskie media informują o obozach wagnerowców, którzy stacjonują tuż przy niej. Polski dyplomata w wywiadzie dla CNN przyznał to wprost, że będzie coraz więcej prowokacji ze strony Białorusi i musimy być gotowi na wszystko. Niemcy mają dość sytuacji z migrantami. Jest oficjalne stanowisko Berlina, a jak może to się przyczynić na napięcia pomiędzy Polską a właśnie Niemcami? Niedzielski ujawnił dane lekarza, ponieważ chciał się na nim prywatnie zemścić. Jest odpowiedź lekarza i zastanowimy się, co teraz mu grozi. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie, może bez przynudzania lecimy z pierwszym tematem. Na dodatek trzeba pamiętać, że granica między Polską i Białorusią jest bardzo dobrze widoczna z góry, bo przecież jest tam płot. Śmigłowce ewidentnie poleciały po to, żeby sprawdzić. W odpowiedzi na pojawienie się białoruskich śmigłowców w okolicach Białowieży, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o wzmocnieniu granicy z Białorusią. Ministerstwo Obrony Narodowej odniosło się także do samego incydentu. Podczas odprawy z żołnierzami Wojska Polskiego na białostockich Krywlanach, minister ogłosił wydzielenie dodatkowych sił i środków oraz zwiększenie liczby żołnierzy stacjonujących przy granicy. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej uznało incydent z białoruskimi śmigłowcami za prowokację oraz element działań hybrydowych ze strony Białorusi. Generał Marek Sokołowski przedstawił wykonywane zadania, w tym przegrupowanie śmigłowców z dwóch brygad wojskowych do miejsc, gdzie będą stacjonować, a także zapewnił, że piloci są doświadczeni i gotowi do szybkiej reakcji na ewentualne zagrożenia. Marszałek województwa Artur Kosicki podkreślił, że te działania Ministerstwa Obrony Narodowej świadczą o kompetencji i odpowiedzialności w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich Polaków. W sytuacji, gdy bezpieczeństwo kraju stoi na szali, konkretne i bezkompromisowe działania mają kluczowe znaczenie. Wzmożenie ochrony granicy z Białorusią ma zapobiec destabilizacji Polski i ochronę jej bezpieczeństwa przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony kraju sąsiadującego. Polska jest gotowa do obrony swojego terytorium i podejmuje konkretne środki w odpowiedzi na sytuację na granicy. Tych prowokacji było dużo zresztą i na lądzie, i w powietrzu. Będąc uprzedzonym, że takie sytuacje mają miejsce, to zamiast ustawić tam stacje radiolokacyjne Bystra. No i z jednej strony możemy się cieszyć, no bo fajnie słuchać o tym, że polska armia się zbroi, że wydajemy kupę pieniędzy na to, żebyśmy mieli najnowocześniejsze sprzęty, najlepsze sprzęty, że te stare to w ogóle oddaliśmy Ukrainie za darmo, a teraz kupujemy nowe, ponieważ nas stać i my nie potrzebujemy takiego jakiegoś starego, no już może nie będę mówił czego, ale jesteśmy po prostu przepotężnym krajem, przepotężnym narodem. Tym bardziej są te nastroje podbudowywane wśród Polaków, kiedy czytamy zachodnią prasę, chociażby francuską, która co chwilę przecież jeszcze niedawno mówiła, że Polska będzie miała najnowocześniejszą, najmocniejszą armię w Europie. Problem jest tylko taki, że my to wszystko teraz kupujemy na ostatnią chwilę. To nie jest tak, że my mieliśmy wspaniałą armię, wspaniale zaopatrzoną i wielu żołnierzy, a teraz po prostu chcemy być jeszcze lepsi niż byliśmy. Jest zupełnie na odwrót. My przez lata, można wręcz powiedzieć przez dekady, zaniedbywaliśmy polską armię. Zaniedbywaliśmy totalnie polskie militaria i teraz nagle budzimy się z ręką w nocniku i nie wiemy, w co te ręce włożyć. Może najpierw wypadałoby je po prostu umyć. Generalnie mamy taką sytuację, w której choć sprzętu kupujemy coraz więcej, choć i to w sumie nie jest takie pewne, bo nawet Koreańczycy się zaczęli od nas odwracać, bo musieliśmy od Koreańców kupować sprzęt koreański za ich pieniądze, biorąc kredyt, kiedy się okazało, że oni nie za bardzo nam nawet ufają, że będziemy w stanie to spłacić. W takiej czarnej dupie jesteśmy obecnie. No to mamy naprawdę niezbyt przyjemną sytuację z tego względu, że nawet jeśli tego sprzętu będzie tutaj bardzo dużo i to będzie dobry sprzęt, to nie za bardzo jest komu go obsłużyć, ponieważ wielu polskich wojskowych po prostu w ostatnich latach odeszło na emeryturę. Dlaczego? Z różnych względów. Przede wszystkim rzecz jasna z finansowych.
ale i z takich, że właśnie nie ma w Polsce kultury, to co teraz dopiero PiS stara się robić, takiej patriotycznej kultury wśród polskiej armii. Czegoś takiego, że wojskowy faktycznie czuje, że chce walczyć za ten kraj, a nie, że musi walczyć za nieudolnych polityków, którzy nawet go nie szanują, nawet nie zwracają uwagi na jego potrzeby, na to, że faktycznie musi też czuć się doceniony jako polski żołnierz przez lata i teraz nagle się budzą i dają im jakieś podwyżki. Nie było za grosz budowanego patriotyzmu w naszym kraju. I to dlatego teraz mamy problem. A patriotyzmu nie da się zbudować od tak, w chwilę. To jest totalna indoktrynacja, której nie szczędzą takie kraje jak Stany Zjednoczone, Rosja czy nawet Ukraina, gdzie ludzie zwyczajnie chcą walczyć za swój kraj. A w Polsce coraz bardziej powszechna jest opinia, że to jest kraj do dupy, gówniany, najlepiej to w ogóle stąd wyjechać, a jakby była wojna, no to od razu uciekam. I serio tak jest, a przynajmniej tak było do tej pory, kiedy robiliśmy chociażby sondy uliczne i się pytaliśmy, co by było, gdyby wybuchł konflikt. Ukraińcy mówili, żeby zostali, a Polacy, żeby nie zostali. Także nastrojów patriotycznych u ogółu społeczeństwa nie da się zbudować od tak pieniędzmi. To jest bardzo długotrwały proces i tego brakuje. A teraz jeszcze amerykańskie media wprost przedstawiają mapy z obozami wagnerowców, których przecież polski rząd bagatelizuje totalnie, że to jest jakaś grupa odklejeńców, których porzucił Putin i w ogóle, ale o tym to jeszcze za chwilkę porozmawiamy. Amerykański Instytut Badań nad Wojną USW opublikował mapę z obozami i poligonami grupy Wagnera na Białorusi. Dwa z nich są blisko granicy z Polską. I teraz pytanie, po jaką cholerę oni są przy polskiej granicy? Dla jaj? W innych regionach Białorusi nie było miejsca już na nich? Co, że będą spod polskiej granicy specjalnie na tą ukraińską zasuwać? No nie. Konflikt na Ukrainie również zaczynał się w bardzo podobny sposób. Tam również były ćwiczenia białoruskie. Tam również stacjonowała armia. I również rosyjska. Przejdźmy dalej. No, użycie dronów jest dla każdej strony bardzo wygodne, bo można powiedzieć, że nie naraża się swoich ludzi. Niestety zagrożenie jest bardzo realne. Mimo, że prawdopodobnie te małe grupy najemników z grupy Wagnera i być może inni nie będą próbować przeprowadzać inwazji na pełną skalę, z pewnością poczynią wiele prób infiltracji naszego terytorium i ataków na naszą granicę, w tym używając do tego nielegalnych imigrantów, powiedział podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. Spodziewamy się kolejnych prób ataków na naszą granicę, być może kolejnych prób naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, powiedział Paweł Jabłoński. Jak dodał, reżim Łukaszenki nadal zwozi kolejne grupy migrantów z Bliskiego Wschodu i transportuje ich na granicę polsko-białoruską. Wiceminister spraw zagranicznych poinformował, że w regionie graniczącym z Białorusią jest coraz więcej polskich żołnierzy. Nie określił jednak ich dokładnej liczby. Dodał, że Wagnerowcy będą próbowali pokazać, iż mogą robić co chcą i próbować zdestabilizować nasz kraj przed wyborami. Pytany, czy w takim razie Polska byłaby gotowa zamknąć granicę z Białorusią, stwierdził, że rozważane są wszelkie kroki, które będą konieczne do ochrony naszego terytorium, ochrony naszych obywateli, w tym pełną izolację Białorusi i całkowite zamknięcie granicy. Podkreślił jednak, że zamknięcie granicy to ostateczność. Ale jeśli będą dalsze ataki, dalsze próby destabilizacji naszego kraju, to możemy nie mieć innego wyjścia, dodał dyplomata. Ukraińskie media, które powołują się na źródła, czy to w rządzie, czy to w siłach zbrojnych Ukrainy, no i to jest dokładnie to, o czym przed chwilą wam mówiłem. Niestety zagrożenie jest bardzo realne, mimo że prawdopodobnie te małe grupy najemników z grupy Wagnera i być może inni nie będą próbować przeprowadzać inwazji na pełną skalę, z pewnością poczynią wiele prób infiltracji naszego terytorium i ataków na naszą granicę, w tym używając do tego nielegalnych migrantów. Czyli totalne bagatelizowanie sytuacji. Mamy małe grupy Wagnerowców, czy jakichś oderwanych totalnie od rzeczywistości frajerów, którzy nawet nie potrafili puczu na Moskwę zrobić, bo zaraz ich Putin przestraszył, taką kreują nam narrację,
którzy będą wykorzystywali biednych migrantów, którzy tak naprawdę ani nie umieją walczyć, ani nie mają czym walczyć. Więc czego mamy się bać? Kiedy z drugiej strony mamy ministra Błaszczaka, który przy tej granicy ogłasza, przynajmniej wobec, że będziemy najpotężniejszą armią Europy i nasza granica będzie najlepiej broniona. No i właśnie przez takie bagatelizowanie sprawy mamy teraz problem, bo Polakom też się wydaje coraz częściej, że jesteśmy bezpieczni. Wojna przecież trwa już ta pełnoskalowa, nie mówię o tej od 2014, tylko ta, która zaczęła się w lutym 2022 roku, trwa już około 1,5 roku. I właściwie to poza pewnymi incydentami, że tu jakaś rakieta na Polskę spadła, tam jakaś spadła i nawet jej nie zauważyliśmy, tutaj jakieś samoloty białoruskie sobie latają i nawet ich nie zauważyliśmy. Pewnie takich incydentów było dużo więcej, tylko też ich nie zauważyliśmy. I zwyczajnie Polacy nie zwrócili na to uwagi, nikt nie zrobił zdjęć, więc zamietli sprawę pod dywan. No to poza takimi małymi incydencikami, które są nic nieznaczące, w sumie to jesteśmy bezpieczni. No bo jak to tak? 1,5 roku konfliktu i do tej pory jeszcze nawet polski żołnierz nie został zaatakowany na naszym terytorium? No to nie ma się czego obawiać. I teraz słyszymy od pana Jabłońskiego, podsekretarza stanu MSZ, który mówi przynajmniej wobec całemu światu, a nie Polsce, bo to jest dla stacji CNN. Małe grupki najemników z grupy Wagnera i nielegalni migranci. No, Jesus. Der 22-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zu seiner Person hat die Polizei noch nicht gemacht. Burmistrz stolicy Kai Wegner opowiedział się za zwołaniem szczytu w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w Görlitzer Park, gdzie ostatnio doszło do gwałtu zbiorowego, podaje Instytut Rozgłośni Audycji Radiofonii. Görlitzer Park to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Berlinie. W Görli, jak nazywają park berlińczycy, wciąż dochodzi do przestępstw narkotykowych i napaści. Niedawno Görlitzer Park ponownie znalazł się na pierwszych stronach gazet po informacji o zbiorowym gwałcie na 27-letniej kobiecie. W pierwszej połowie 2023 roku policja zarejestrowała w Görli 243 uszkodzenia ciała i 711 przestępstw narkotykowych. W tym roku może zostać pobity rekord aresztowań, pisze portal. W zagrożonym przestępczością obszarze Görlitzer Park w Rangelkies do 2 sierpnia zatrzymano 157 osób, poinformowała berlińska policja. Kai Wegner przyznał, że sytuacja w niesławnym Görlitzer Park wymknęła się spod kontroli. Na początku września zwołamy szczyt. Wspólnie z policją, strażą pożarną i kontrwywiadem przedyskutujemy sposoby wzmocnienia bezpieczeństwa w berlińskich parkach, powiedział w rozmowie z dziennikiem Berliner Morgenpost. Parki jak Görli czy Hasenheide od lat kojarzą się mieszkańcom stolicy głównie z przestępczością i handlem narkotykami. Włodarze w berlińskim ratuszu zastanawiają się nad umieszczeniem dodatkowych ogrodzeń w postaci murów lub metalowych płotów. Er soll Mitte Juni eine 27-Jährige mit mehreren anderen Männern im Görlitzer Park vergewaltigt haben. I to jest dokładnie konsekwencją tego, o czym mówiłem. Niemcy mają coraz większy problem z nielegalną migracją, która teraz przechodzi do nich również i z Polski. Były już rozmowy na temat tego w zachodnich landach Niemiec, żeby ograniczyć możliwość swobodnego przejazdu pomiędzy Polską a Niemcami, żeby wprowadzić kontrole graniczne, a niektóre media w ogóle kusiły się o takie stanowisko, żeby zamknąć granice. I o tym były dywagacje. No a teraz proszę bardzo, Niemcy wstępnie się oczywiście z tego wycofali, chociaż zarządcy wschodnich landów w dalszym ciągu raczej wyrażają taką opinię, aczkolwiek jednak ogólnej narracji takiej w Niemczech nie ma. No to jeśli będą mieli coraz większy problem, a my już teraz widzimy, że nawet Jabłoński mówi, że będzie coraz więcej prowokacji, coraz więcej nielegalnych przejść przez tą granicę, chociaż tego oczywiście nie powiedział wprost, bo Polska się nie przyznaje do żadnego przejazdu przez granicę. Przyznają się dopiero wtedy, kiedy kogoś złapią gdzieś na trasie, przypadkiem, bo akurat miał kontrolę drogową w autobusie przepełnionym kilkudziesięcioma osobami z krajów dla nas egzotycznych, no to dopiero wtedy się przyznają, ok, przejechał przez granicę, nie zauważyliśmy tego, ale złapaliśmy. A ilu jest takich, których nie złapaliśmy? No właśnie już na samym początku tego całego kryzysu Niemcy mówili o co najmniej 500.
Więc jeśli ta sprawa jeszcze bardziej eskalowała, a teraz jeszcze mają do dyspozycji Wagnerowców, którzy mogą robić kompletne prowokacje z użyciem ciężkiego sprzętu, no to może być jeszcze gorzej. I wiecie, z jednej strony zamykamy się z Białorusią, z drugiej strony z Kaliningradem, z trzeciej strony no, granica z Ukrainą, no to też nie jest swobodny przepływ Schengen. A zaraz jeszcze możemy mieć problem z granicą niemiecką. Polska może być całkowicie odseparowana od świata. Udało nam się zidentyfikować 10 lekarzy, którzy w ciągu roku wystawiali od 100 tysiąca do 400 tysięcy recept. W tej sytuacji czuję się poszkodowany. Czuję, że w jakiś sposób zostałem oczerniony. Właściwie w prywatnym celu ministra zdrowia, powiedział w TVN24 lekarz Piotr Pisula. To informacje z jego recepty ujawnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Sprawa wywołała falę krytyki. W rozmowie Piotr Pisula odniósł się do zarzutu Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia zasugerował, że lekarz kłamał, gdy mówił o problemach z receptami. Gdy wystąpił problem z brakiem możliwości wystawienia recept, który wystąpił na moim, ale i innych oddziałach mojego szpitala, miałem dyżur. Od rana byłem na bloku operacyjnym. Po południu próbowałem wystawić recepty pacjentom, którzy następnego dnia mieli wyjść. Moje koleżanki i koledzy z oddziału nie mogli tych recept wystawić. Mówiłem o tym, że nie mogę tych recept wystawić. Dopiero później wystawiłem tę receptę dla siebie, powiedział Pisula. Dodał, że nazywanie go kłamcą jest absolutnie nieuprawnione. W tej sytuacji czuję się bardzo poszkodowany. Czuję, że w jakiś sposób zostałem oczerniony, właściwie w prywatnym celu ministra zdrowia, i to wykorzystując moje prywatne dane, moje nazwisko, miejsce, w którym pracuję. Mało tego, znalazły się tam też informacje, że chodziło o leki psychotropowe i przeciwbólowe, stwierdził. Podkreślił, że chodzi o lek przeciwbólowy, konkretnie paracetamol z tramadolem. Nie jest to lek na choroby psychiczne, stwierdził. W tej chwili jestem na etapie konstruowania wezwania przedsądowego do pana ministra zdrowia, w którym będę oczekiwał od niego poza wycofaniem się z tej sytuacji i przeprosin za to, co się stało, aby pan minister wsparł finansowanie Hospicjum Palium w Poznaniu. To byłoby jakieś zadośćuczynienie dla polskiego pacjenta, powiedział Pisula. Działaniem, którego celem jest troska o zdrowie pacjenta, czy to nie ma w ogóle nic wspólnego z medycyną. No i teraz tutaj jest zasadnicze pytanie, bo mamy Adama Niedzielskiego, który ujawnia dane lekarza tylko dlatego, że nie spodobała mu się jakaś jego wypowiedź czy decyzja. Robi to kompletnie wbrew jakimkolwiek przepisom, wbrew jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności za piastowane stanowisko. To jest minister zdrowia, to jest najwyższa postać w Polsce w hierarchii całej naszej ochrony zdrowia. To on zarządza tym, w jaki sposób to wygląda. I on tak lekkomyślnie sobie ujawnia dane personalne lekarza, bo coś mu się nie spodobało. Serio? A jeszcze przed chwilą mieliśmy prokuratora, który ujawnił dane ofiary, jeśli chodzi o tą sytuację Mariki. Jasne, tam mogła być nie ta klasyfikacja czynu, kwalifikacja czynu, faktycznie, czy powinna pójść siedzieć, czy nie, no kwestia sporna. Że to była jakaś tam przepychanka tylko, pomijając już fakt, że to sam Zbigniew Ziobro zmienił przepisy do tego stopnia, że za nawet taką przepychankę teraz idzie się siedzieć i nawet się tym chwalił jakiś czas temu, ale już całkowicie to pomijając, no to jednak, kiedy mamy tą Marikę, która jest ze środowisk, no można powiedzieć, że trochę niebezpiecznych i ofiarę, która przez którą, w cudzysłowie oczywiście, trafiła do pierdla na potencjalne 3 lata, i prokurator sobie wychodzi na konferencji prasowej i podaje jej personalia, to co to kuźwa jest? Czy to jest niekompetencja naszych organów? Czy to ścigania, czy to nawet w ministerstwie, jeśli chodzi o ministra Niedzielskiego? I jeśli to jest niekompetencja, to dlaczego z nich się nie wyciąga żadnych konsekwencji? Dlaczego nie wylecieli totalnie na śmietnik historii, chociażby dla przykładu, że tak nie można, czy to jest poczucie kompletnej bezkarności zarówno prokuratury, jak i polskich polityków. Bo oni wiedzą, że nic im się nie stanie. I w ten sposób mogą zastraszać społeczeństwo.
bo jeśli coś im się nie spodoba w Twoich działaniach, to na konferencji prasowej podadzą Twoje personalia i przedstawią Cię w totalnie niekorzystnym świetle. A Ty co wtedy zrobisz?